Angelika Bednarska, witam Państwa. Dzisiaj w regionie mogliśmy odetchnąć od upałów. Z północy kontynentu popłynęło znacznie chłodniejsze powietrze. Według prognoz synoptyków w nadchodzącym tygodniu czeka nas powrót prawdziwie letniej aury. Temperatura z każdym dniem będzie rosła i w środę osiągnie już 27 stopni. Zapraszam na szczegóły. Przed nami pogodna noc w całym kraju. Termometry wskażą od 9 stopni na Warmii, Mazurach i do maksymalnie 13 na Wybrzeżu oraz w pasie południowym. W górach oraz na Podlasiu synoptycy prognozują niewielkie przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie niewielkie, a lokalnie niebo może być zupełnie bezchmurne. W nocy powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnych kierunków. Natomiast poniedziałek we wszystkich regionach przyniesie bardzo przyjemną aurę. Na ogół zachmurzenie będzie niewielkie, pojawią się też liczne przebłyski słońca. Dopiero późnym popołudniem chmur zacznie przybywać na Kujawy, Warmię, Mazury, Podlasie, jak również na Podkarpacie. I to właśnie tutaj synoptycy prognozują niewielkie przelotne opady deszczu. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północy od 16 do 19 stopni, w pozostałej części kraju do 20 do maksymalnie 22. A wieczorem oraz w nocy nad naszym regionem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Synoptycy prognozują liczne rozpogodzenia. Poranek z temperaturą od 9 stopni w Brodnicy do maksymalnie 10-11 w pozostałej części Kujaw. A jutro w regionie trochę chmur, trochę słońca i maksymalnie 20 stopni. Dopiero późnym popołudniem zacznie się chmurzyć i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Nastąpią wahania ciśnienia. W południe barometry wskażą 1004 hektopaskale. A spójrzmy, co nas czeka w tych kolejnych dniach czerwca. We wtorek nad regionem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. O poranku możliwe mgły. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 stopni. W środę odczujemy wzrost temperatur. O poranku 12-13 stopni, w dzień od 25 do nawet 26. W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu i na północy regionu również burze. Ciepło, nad ranem 15-16 stopni, a w ciągu dnia nawet 27. Do zobaczenia.